Jeśli długość danego prostokąta powiększymy o 4 cm, a szerokość o 3 cm, to jego pole zwiększy się o 43 cm2. Jeśli natomiast jego długość zwiększymy o 7 cm, a szerokość pozostawimy bez zmian, to jego pole powiększy się o 28 cm2. Oblicz długość, szerokość danego prostokąta. Załóżmy, że na początku ten prostokąt ma długości boków x oraz y. X i y są większe od zera. Teraz, jeśli długość danego prostokąta powiększymy o 4 cm, czyli zrobimy y plus 4, a szerokość o 3 cm, czyli x plus 3, to jego pole zwiększy się o 43. Jego pierwotne pole to było x razy y, to teraz x razy y zwiększa się o 43. Jeśli natomiast jego długość zwiększymy o 7, czyli zrobimy y plus 7, a szerokość pozostawimy bez zmian, czyli x, to jego pole zwiększy się o 28, czyli to będzie x, y plus 28. Oblicz długość, szerokość danego prostokąta, czyli znajdź x oraz y. Mamy taki układ, przemnażamy tutaj. Co otrzymamy? Y razy x to jest x, y plus 3y plus 4x plus 12 równa się x, y plus 43. X, y stronami redukujemy. 12 na drugą stronę mamy 3y, bo zapiszmy to w kolejności. 4x plus 3y równa się 43 minus 12, czyli 31. Analogicznie w drugim równaniu y razy x to jest xy plus 7x równa się xy plus 28. XY się redukuje, mamy 7x równa się 28. To jest świetna wiadomość, tu wystarczy podzielić przez 7, mamy x równe 28 siódmych, czyli 4. Zobaczmy, wiedząc, że x jest równe 4, podstawiamy sobie x w to miejsce i mamy 4 razy 4 plus 3y równa się 31, czyli 16 plus 3y to jest 31, na drugą stronę 3y to jest 31 minus 16, czyli to będzie 15. Dzielimy przez 3, y to jest 15 trzecich, czyli 5. Czyli wymiarę tego prostokąta, szerokość 4 cm, a długość 5 cm.